Witam wszystkim, w końciku zagrałem Wiedźmina 3. Jestem we wsi jakiejś tam. Nawet już nie wiem jakiej. Jawornik. Ja muszę wziąć tutaj questy, bo nie wziąłem wszystkich questów. Od kaczmarza. W kaczmie teraz tak jak płaci się nowigackimi kronami, innych walut nie przyjmuję. Na kreskę nie sprzedaję, na towar jadła, ani napitku nie wymieniam. Jak się komu nie podoba, niech pospołu z dzikimi. Coś tam, no to wziąłem. Przestroga, zważ co mówisz, las słyszy. Poczekajcie, co my tutaj mamy? Ważna informacja. No, już nie wiem, już się tutaj pogubiło. Przestroga, w lesie krzyk daleko niesie, w puszczy pada cienia i duszy, więc unikaj dziecię gaju, bo cię znajdą na drzew z kraju. Powiedział pan, dobrze ludzie, dałem dzieciom placuszku z mąki żołędzi utartej, Wiesława. A to już było, to chyba już, chyba już brałem. Więc spoko. Dobra, bierzemy, słuchajcie, naszego konia. Tu troszeczkę poszperałem sobie. Ludzie tutaj już sobie wzięli. Chciałem to sobie poza odcinkiem zgarnąć, ale mówi się trudno. Przyjedziemy na razie. Mamy tak. To sobie zyskałem, chodząc tutaj, przechadzając się. I mamy tutaj końskie juki. O, właśnie. Już mamy więcej miejsca. Aj, Gerwant. Dalej. Lecimy, słuchajcie. Poszperamy tutaj trochę wokoło. Fajny nawet ten pierwszy akt. Dużo się dzieje, dużo można robić, jakiś pierdół. To nam się podoba. Pokonać rybożera musimy. Gdzie my teraz jesteśmy? Co to jest, słuchajcie? Płatność? A to jest wioska. O ty! Wow! Bo to jest tutaj... O, fuck! Poczekajcie. O, chodź tutaj. Opa. Gdzie tu jeszcze jeden? Jeszcze jeden tutaj jest. Ale mnie tutaj walno. O, shit. Było blisko. Dobra, wiem, że jeszcze troszeczkę nam brakuje. Do poziomu dobrego. No nic. To trzeba na spokojnie. Misję porobić, level powbijać. I będzie fajne. Na razie mam mało życia, to ja muszę te wody pić, chleby jeść. Więc na pewno tutaj damy radę. Troszeczkę w czas. Nie mam tego ulepszonego kota. No nie bez ja, nie mówcie, że ja muszę teraz wszystko znowu od początku tutaj zbierać. Kurwa, ten jebany. No patrz, nie, to bym się od początku zobaczył, bo ja tutaj byłem i... O Jezus. Wszystko.
Są rynsztunki kota. Końskie juki chociaż weźmiemy, bo nam się to przyda naprawdę. I zresztą to już później wezmę poza odcinkiem. Co to jest żywotność? Oh, Jesus. No tak fajnie było. No nic, zapiszmy tu chociaż grę. Tu nam pokazało to miejsce, które ja chcę. Nie chcę schematu kota. Jacnia Wiedźmińskie. I hopa! Biegniemy. No co ten koń? Więc biegniemy, słuchajcie sobie, tak na wskroś. Ja to wszystko będę musiał znowu poza odcinkiem. Zapomniałem zapisać, niestety. Myślałem, że jakoś zapisze się automatycznie albo coś. Nadpisze się, fajnie by było. Ja tam rozumiem, że są ludzie w opałach. Przynajmniej tutaj. Nic następnym razem. O kim mowa tutaj? Co wy robicie, ludziska? Ludziska moje kochane. Zbiegniemy do rybożera. Tutaj pada fajny ten. Wieś jest za lipie. Wow, czy to jest... Nie, to nie jest żadne stuksiana ani nic. Kowal sobie śpi. My tu mamy kozie skóry, jeszcze sprzedamy. Chcesz pogadać? Spróbuj z kimś innym. Mnie teczka z głodu mdli. O, ty głodna jesteś, no więc już. Nic na to nie poradzę. Dobra, idziemy do tego zarybia. Tablicę też weźmiemy sobie, jakieś zadanka fajne. Torf do pieca i nalica. Torf bagietny przy niej jakości sprzedaje, które można także w piecu palić. Tak i połowicy sprawić, ażeby lica nim smarowała i ten sposób skórę miała gładko, niby księżniczka jakoś. Gremlin bali broda. Zaginął pies w takie białe łatki, wapił się misiek. Strata duża, bożego za 2 tygodnie padliną tuczył i już trochę z tłuszczykiem. Abuz, kto mi go znaleźć, pomoże z tym mięsem i sadłem podzielę. Czyli to zjedzenie piesek. Cholestwo, jakie ziemniaki, żyry. Ludzie, wrzajta, bo cholestwo, jakie ziemniaki, żyry. Nie stąka, tylko co innego. Grzyb zdaje się jaki, do którego liście czarne się robią. Jakie to zauczycie, to zaraz rwicie i spalcie, bo wszyscy kartofle zmarnieją. Zlecenia, potwory w folwarku. Dobrzy ludzie, w mojej rodzinie, rodzinie posiadłości w folwarku rodu Reardor zaległy się bestie, dom całe obejście, panowały strach do środka zaglądnąć, a o mieszkaniu nawet mowy nie ma. Ten dom wszystkim jest, co mi w życiu pozostało, więc błagam o zmiłowanie. Ktokolwiek chciałby pomóc starej kobicie, oczywiście folwark spotkał, niechaj się do mnie zgłosi, a wdzięczność moją drogozgodną zyska Dolores Reardon. Zlecenie na Boga wiedzą co. Ludziska, w lesie trafiła na świat jakieś dziwne, co ich rozpoznać nie umiem. Wszyscy wiecie, że mnie zmyśliłem nie od dziś. Znacie mnie. Karkać nie lubię, ale coś mi się widzi, że nic dobrego to oznaczać nie może. Lepiej się mieć na baczności. Szczególnie jak komu droga przez las wypada. A jakby kto uwiedział, to to albo śladu miał rozpoznać, niech się do mnie zgłosi. Nagroda będzie myśliwy za lipie. Zlecenie potwór cmentarza. Ludzie jest za lipie i okolic. Niech wandał bów nie przychodzi w najbliższych dniach. Na żal nie głazi, bo jakieś licho potworne sobie to miejsce wzięło we władanie. Groby rozkopuje i szkodę czyni, a ostatnio i na tych, co po ziemi jeszcze chodzą, się łasy zrobiło i chłopaka mnożowej porwało.
kto oleju ma choć trochę w głowie, niech się z daleka trzyma, komu bogi dały siłę męstwo, niech potworu bija nogra, tylko nie ominie. Dobra, alchemia, wiem, że tutaj jest biały miód. Wilga zrobiona. Słuchajcie. Kłopoty grabarza. Stary Bożer. Jestem Buchmacher, tu jest Buchmacher. Jak cię zwą? Umiesz się bić? Geralt, umiem. W takim razie stawaj w szranki. Jestem gotowy. Hehe, na maksa. Ludzie! Ryborzer znalazł wreszcie przeciwnika. Tu i teraz na ubitej ziemi będzie walczył z Geraltem zwanym... Młotem! Może być młot. O, Ryborzer jest taki serio, Ryborzer. Mogę z wami zamienić dwa słowa przed bójką? Panie, proszę. Widzę coś za jeden. Gdzie mi tam do ciebie? Chcę przeżyć. Ostatnio w rzekach ryb nie ma. Dzieciaki głodne płaczą, a za zwycięstwo dają worki mąki. Zlitujcie się i dajcie mi wygrać. Ciekawe, czy jak się podłożymy... No ale to nie zagramy dalej. Nie podłożę się. Jeśli chcesz wygrać, musisz mnie pokonać. Teraz będzie mocniejszy. Nigdy się nie nauczycie. I pyk. Dziękuję bardzo. Jak było łatwo zgadnąć, Wiedźmin wpierdolił Ryborzerowi. Aż miło było popatrzeć, jak robi mu z mordy jesień nowożytności. Ten skrzywy zgryz. Teraz możesz spróbować sił z mistrzem tych ziem, z naszym sierżantem. Znajdziesz go we Wrońcach. Ej, Ryborzer, czego ode mnie chcesz? Musiałem wygrać, ale nie chcę, żeby twoja rodzina pomarła z głodu. Weź tę sakiewkę. To... Dziękuję, panie. No. My, prości ludzie, nie szukamy zbawy. No i spoko. No i fajnie. A cóż to jeszcze jest ciekawego? Mieszkańcy wsi Sztygary oraz Zalipie stawiają się pod obozem niemieckiej armii środek. Dobra, to wiem. Ten tego. Czy coś tutaj znajdziemy ciekawego do obrabowania? Widzę, że nie. Dobra. No, nudzi się. Pokaż mi swoje towary. To na pewno nie sprzedamy, ale takie rzeczy niepotrzebne. Jak na przykład... Nie, to muszę zostawić. No, na przykład potwierdź. Wilcza skóra, potwierdź. Kozia skóra, potwierdź. No, niedźwiedzia skóra. Za 8. O, super, gnijące mięso. Na pewno mi się przyda do niczego. Pojemność juki tutaj nie.
Co to jest za książka za 43? Warto mi to kupić, czy nie? Dobra. Bywaj. Bywaj. No cóż by tutaj zrobić? Zapiszmy grę. I został jeszcze w sumie sierżant. Co nie? A tak już jesteśmy, to... Zróbmy to, panie. No i w sumie możemy pozabierać troszeczkę rzeczy z naszej... jak to się nazywa? Skryteczki. I sobie posprzedawać. Dawaj, Gerwan, dawaj. Sprintuj trochę. Aha, wiem, że same mnie znajdą. Dobra. To pewnie ta... nic mi nie chcę powiedzieć. Zwycięzca zostanie mistrzem Velen. Jestem gotów. Spójrzcie, kogo tu mamy! Baron wie, jakiego ludzie się tu zabawiają? Baron wie wszystko. Sam czasami obstawia walki. Chujowo obstawia, ciągle przegrywa. można fajnie zarobić. Enter. Zaczynajmy. No, chodź. Dobra, dawaj. I pyk, i jeszcze raz. I pyk, i jeszcze raz. Jeszcze na kopnięcie praktycznie. I się udało. No my to jesteśmy protocy. Jeżeli ci mało walk, to możesz znaleźć godnych przeciwników w Nowigradzie i na wyspach Skellige. No i tak, mało mi walk. Pojadłbym Twarogu, oj, pojadłbym. No i dużo hajsu. To mi się podoba. Oj, zobaczcie, ile tego jeszcze do opierdzielenia, to bym musiał łazić tutaj naprawdę. Hajsu można natrzepać. Nawet z samego tego zbieractwa. No dobra, no. Tutaj weźmiemy. Przekaż. To jest na który poziom? To jest w ogóle bardzo wartościowe. Muszę po prostu pobrać. Prochy. Trochę mam więcej miejsca.
Nie mogę sobie pozwolić. To jest na który 21. A dobra, resztę mogę sobie posprzedawać. Dobra. Więc lecimy sobie teraz to posprzedawać, opierdzielić. Słuchajcie, ile wlezie, ile fabryka dała. Nawet się tym nie przejmować. A jak nie u jednego, to u drugiego. Chcesz obejrzeć nasz mały skład towarów różnych? Pokaż mi swoje towary. O, kolejna stronica. O, niewygracka zbroja. To może być dosyć bardzo ciekawy sposób. Czyste srebro. O, kawaleria. Talia cesarstwa Newgardu. Drogie. O. Newgardzki juki. Wytrzymałość. To się zastanowię, żeby to kupić. Dobra, słuchajcie, sprzedajemy. Za to może dużo nie będzie chciał. Unikat może nie. Klucz z temerską lilią, rupieć. Talerz. Grabie, te laleczki. Po co mi to wszystko? Haha, ile mogę, to kupiłem. Dobra, słuchajcie, no ile to są? To są tak. Pojemność łuków 70 i wytrzymałość 50, tak? Bywaj. A ja mam tak. Siodło, wytrzymałość tyle i końskie łuki pojemność wierzchowska 30. Zawsze mogę sobie zwiększyć. To jest bardzo fajne. Jestem krasna. Czym mogę służyć? Pokaż mi swoje towary. Chcę obejrzeć. Co to są za schematy? Tutaj widzę, że nic nie ma, ale mogę mu posprzedawać to. To. To na pewno. Niepotrzebne. Też mam jakieś rupiecie. Ale rupiecie mi nie sprzedam wszystkich, więc spoko. Dobra. Bywaj. Taki troszeczkę odcinek, można by powiedzieć. Chcesz obejrzeć nasz mały. Pokaż mi swoje towary. Pokaż. Ogarnięcia. Teraz ja chcę to założyć. Oj, 130 u dźwigu. No i teraz może naprawdę sobie napchać kieszenie wszystkim, co się da. Sprzedawaj też te pierdoły tutaj tak zwane.
Bywaj. Bywaj. No dobra, zobaczmy jeszcze takie mamy poszukiwania. Kota, gryfa. Gryfa, kota, dobra, to mi się podoba. Jesteśmy tutaj, zadania poboczne, gwint. Jeszcze mam, o, wyścigi wrońcy. Zobaczmy jeszcze te wyścigi wrońcy. Jak już tutaj jesteśmy. To jest tutaj kawałeczek. O, to jest i wytrzymałość konia, słuchajcie. I wytrzymałość chyba... Geralta też. To nie jest wcale takie... Siubziu. Dobra, tutaj mamy zrobione misje. Bo to zawsze, jak wychodziliśmy z kasztela, to zawsze coś się wyświetlało, co nie? Pamiętacie? Zapiszę sobie gierkę. Jedź, płotka. A ja się ścignę. Możemy, ale krótko i do rzeczy. Pomleć jęzorem po próżnicy nie lubię. Wołają mnie Radko. Urządzam tu we Wrońcach konne wyścigi. Pewno słyszałeś. Chcesz się sprawdzić? To powiedz. Nie chcesz, to zjeżdżaj. A chcę. Piszę się na to. Nic pisać nie trzeba. Po prostu przyjdź po zmierzchu i przynieś złota na zakłady. No, jesteś wreszcie. Zasady są proste. Wybierasz se, przeciw komu chcesz stawać. Zakładacie się. Potem jedziecie do Konarów i nazad. Kto pierwszy, ten lepszy. A kto drugi, ten pizda. Jasne? To z kim chcesz się ścigać? Z Maćkiem Jąkałą, Hansem Żelazną Życią, czy Czarnym Bogdanem? Niech będzie Maciek Jąkała. Pierwszy lepszy. Zobacz, gram z No to ustalmy stawki zakładu. I dalej jazda. Dobra. Dobra, idziemy w tej nazad. Może nam się uda. Jak najszybciej. Wieś Konary? Już? Tak daleko? Mistrzu Wiedźminie! Pomóżcie starej kobiecie! Drogi śledzie! Maćko jedzie! Mistrzu Wiedźminie, no pomożemy, pomożemy, słuchajcie, pomożemy. Udało się, uff, na ryzyku, bo brakło już mi. Ładnie, ładnie. Widać, nie tylko na potworach się znasz, ale i na konia. To twoje złoto. A jak cię najdzie chęć znowu się pościgać, przyjdź i zagadaj. Dobra, no cóż, zapiszmy sobie. To jak będzie? Ścigasz się, czy się nie ścigasz? No, piszę się na to. Piszę się na to. Nic pisać nie trzeba. Uszanowanie, siły. To z kim chcesz się ścigać? Z Maćkiem Jąkałą, Hansem Żelazną Życią, czy Czarnym Bogdanem? Ender. Zobaczymy, jak to jest skopać Żelazną Żyć. Chodź, Hans. Pół życia spędziłem na koniach, drugie pół na kucach. Mnie nie podskoczysz. No to ustalmy stawki zakładu. I dalej, jazda. Ciekawe, uda się, czy się nie uda? Dalej, płotka, dalej! Dobra, zapierdzielamy. Ile wlezie. Konary z powrotem. Szybciej, Buczek, szybciej! To jabłka potem dostaniesz! Szkoda, że odeszła. Dobra, dobra, dawaj, dawaj. Wiem, że mości Wiedźminie
Panie, potrzebuję tutaj pomocy. Dawaj, dawaj, dawaj. Pozmieniali trasę, skurczybyki. Dawaj, dawaj, dawaj. Udało się. Zwolnij, płot. Udało się? Ładnie, ładnie. Widać, nie tylko na potworach się znasz, ale i na konia. To twoje... Dobra, przyjdź, zagadaj. Dobra. Punkty doświadczenia zdobyte. Nawigackie korony również. Końskie juki właśnie. Trochę tych juków właśnie. Szłem się ścigać, a nie gadać. Ja to w rozmowie raczej kiepski jestem. Za to na koniu? Ło, fajnie. Z Radkiem gada. I on mnie ścigi wystawi. Dobra, ustawmy sobie tutaj gierkę. Zapisaliśmy. Wyścigowe siodło. Tak, mamy lepsze, więc spoko. To co, stan zapisany? No spróbujmy. To jak będzie? Wcigasz się? Piszę się na to. Nic pisać nie trzeba. Uszanowanie siły. To z kim chcesz się ścigać? Czarny Bogdan został. Enter. Tym razem przejadę się z Czarnym Bogdanem. Prawda, przejedziesz się. No to ustalmy stawki zakładu. Dobra. Dobra. No, może faktycznie być pierwszy. Bo... No jest trzecim... Trzecim ostatnim, tak? No bo dawaj, 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 dawaj. Czy mi się uda? O! I dupa blada. A było tak fajnie. Nie wiem, czy wygrałem, czy nie. Na skróty się chciało polecieć, co, cwaniaku? Nie znam i takie numery. Zjechałeś z trasy, to złot... A dobrze, że sobie zapisałem gierkę. Bo tak mogło być. A, jestem troszeczkę cwańszy. A, skróty nie chciałem jechać. Kurczę, byśmy wygrali to za pierwszym razem. Ale myślałem, że w ogóle zmienili trasę. Jednak nie zmienili, cały czas była ta sama. Ta stara. Oko, no dobra. Dotarł tam za to dziki gość, który wciąż wyprzedzał Geralta. Gdy zdawało się, że wszystko stracone, Keira wskazała Wiedźminowi nowy trop. Powiedziała mu o wiedźmach z krzywuchowych moczarów. Krzywuchowych moczarów, dobra. Nowe Radko. To jak będzie? Uszanowanie siły. To z kim chcesz... Z Czarnym Bogdanem. Prawda, przejedzie. No to ustalmy stawki zakładów. Ej, no sorry. Nie chciałem za takie małe. Dobra, ZW. Okej. Okay. Stawka ustalona. Stawka ustalona. Jedziemy. Teraz musimy wygrać. No nie. Nie udało mi się wystartować jak najszybciej. Ja tu nie wiedziałem, że to jest ten. Kurczę.
kurczę, dawaj, może zdążymy. Nie wiem, czy nie za mało wytrzymałości mam. Dobra. O Jezus! Seriously? Przegrałem. Niby wiedźmin, co zmysły ma nadludzkie, a prosty żołdak go prześcignął. No, kto jeszcze się ściga? Aha. Ja wam dam. ZW. Muszę wygrać. Dobra, dawajcie czarny Bogdan. 3, 2, 1. Kurwa, wiedziałem! Dobra. Łączyły mi się kelewisze trwałe jak zwykle. Matka mnie nie chciała właśnie. Aha, dawaj wiedźmin. Dawaj. Kurwa. Przegrałem czy wygrałem? Szybkie pytanie. Ładnie. Widać nie tylko na podwórku, ale i na konia. To twoje złoto. A jak cię najdzie chęć znowu się pościgać, przyjdź i zagadaj. Czy się udało, tak? Ja pierdykam. Ale to było ciężkie. Zyskaliśmy jakieś klapy dla konia. Zadanie ukończone, wyścigi w Rońce. Nie takie proste, trzeba było gościa zepchnąć. To wszystko możemy sprzedać, ale to później. No słuchajcie, no co teraz robimy? Hajs zarobiony, nawet nie wiem ile. Sprawy rodzinne, panie lasu, zadanie poboczne. Gwint, ochotnik, rozejrzy się po okolicy. Trochę jest, ale zróbmy te panie lasu. Śledź zadanie. Musimy się udać i tak, słuchajcie, do tego. Do naszego punktu kontroli. Nie wiem już ile tam nagrywam z tym odcinkiem, ale to na razie nieważne. Blady jesteś jak gówno. Zobaczmy, gdzie my to mamy się udać. Miałem zobaczyć, słuchajcie, panie las, o jest. Będę miał tutaj, słuchajcie, to jest. Kurde, kawałek stąd. Czy będzie się przeprawić? Ale nawet wiem gdzie. Więc nie ma problemu. Wejdziemy sobie w wódeczkę. To możemy sobie wziąć misję rymowanka. Kto bez ucha, ten las usłucha. Kto ma znamie, tego wzięły panie. Dobra, pisarczyk potrzebny. Pisarczyka do pisania głośno zatrudniam. Płacę w płodach rolnych. Wielemir. Chłopa szukam. Wola Boga, nie wytrzymam. Wszystkie mają chłopa, a ja nie mam. Więc jak taki młody, obrotny, co w polu mnie robić, dużo nie pije, żony szukają, że do haneczki zajdzie.
Potrzeba nowa figura. Figurę pani Laso, co wedle rzeczki stała piorun trafił i spopielił. Trzeba wystrugać i postawić nowo, nim się nasze piekunki zgniewają. Kombogi ten talent dały, niech łapie za dłutej rzeźby sołtys. Prośba od Anki. Dobrzy ludzie, Hub mój Janko zostawił mnie samą z dziadka. Co tylko cennego mieliśmy zabrał i poszedł, a gdzie nie powiedział, jeśli go spotkacie, w twarz mu ode mnie naplujcie, Anka. Zlecenie. Zaginieni żołnierze. Ogłasza się, że armia cesarska poszukuje miejscowego, czy to myśliwego, czy zwiadowcy, który pomoże w znalezieniu zaginionego patrolu. Możliwym jest, że żołnierze padli łupem bestii. Jeśli przypuszczenie zostanie potwierdzone, że za dostarczenie głowy potwora zostanie wypłacona nagroda przez niżej podpisanego. On również dzieli wszelkie dodatkowe wyjaśnienia ku chwale cesarza Milan Noran, dowódca dzieł we wsi Rudnik. Okej. My musimy się dostać tu, więc musimy wziąć na przykład jakąś łódeczkę taką i podpłynąć tutaj na przykład, nie? Aha, on zlecenie termisa wsi Stegny. O, szkoły kota free. Czyli jednak się da. Szybka podróż mi jest potrzebna do tego miejsca. Czy nie ma? O, Jesus, no jednak nie ma. Nawet nie to, nawet tu. No nic, słuchajcie, będziemy sobie tak płynąć. Płynąć ile wlezie. Nie wiem, jak długo nam tutaj misja to zajmie. Musimy znaleźć tą kapliczkę słodkiej ścieżki. Czy coś, ten teges. Burza jest, wszystko pada. Ponura całkowicie pogoda, ale my to lubimy. Wiedźmin lubi taką pogodę, więc... Nic się nie poradzi. Dziurawym masztem płyniemy. Z dziurawym masztem płyniemy. Zawsze lepiej niż jakoby mieliśmy sobie hasać sami konikiem. O, może też trafił na te bagna. I weźmiemy dla tego, dla guślarza ciało. Może nawet całkiem blisko będzie to ciało. Znaczy, wiecie co? Jestem ciekaw bardzo. Mapa, gdzie to jest te... Ło, super, panie. Po drodze. Więc robimy to teraz. Just do it. Łódka płynie, wszystko fajnie. Parra w serii. Oj. O, coś tutaj jeszcze jest? Nie słychać żadnych topielców ani nic. O, tam jaka fajna wielka brzuska jest. O tym to nie wiedziałem. Płyniemy w ląd. Dobra. Ja chcę zmedytować przynajmniej do rana. Zapiszemy sobie gierkę. Bo tak daleko to jeszcze na tej mapie nie byliśmy.
Ojej. O, i ten zaraz też padnie. Dobra. Mamy ciało. Bagno zakonserwowało zwłoki Emroda. Guślarz roztrzaskał mu głowę. Muszę spalić to ciało, żeby upiór odrzekł. Odejdź ze świata żywych i nigdy nie wracaj. Aha, i to wszystko? No dobra, no skoro tak, no to... Panie, uważajcie, bo na bagnach potwór siedzi. Kto we mgłę wejdzie, już domu nie zobaczy. Powiedz coś jeszcze o tym potworze. Sam go jeno raz widziałem, a i to z dala. Wpierw myślałem, że to człek, ale jak się obrócił, zobaczyłem, że ślepian mu goreją jak węgle, a paszczę ma pełną kłów. Humanoid, lunarny tryb życia. Kiedy zaczął atakować? Z tydzień temu. Wtedy Wojbor zaginął. Niestek i Tomił poszli go szukać. Też nie wrócili. Ja się bojałem. Teraz nikt już na bagna nie chodzi, obóz stoi pusty, a tam taki torf jest, panie. Czarny jak smoła, tłuściutki i na odpał dobry, i na... Pasjonujące, ale wróćmy do rzeczy. Mogę pomóc, za opłatą. Oczywiście. Nie rozumiem, za darmo przecie nawet wół pługa nie ciągnie. Obawiam się, że jestem bardziej wymagający niż wół. Ile konkretnie jesteś gotów zapłacić? Oj, dużo sobie śpiewacie za usługi, mistrzu. Ale niechaj będzie. Zgadzam się. No dobrze, to biorę się do roboty. Gdzie szukać tego potwora? Zacznijcie na południe stąd. Tylko uważajcie. Ponad tymi moczarami wisi teraz jakieś morowe powietrze. Szczypie w oczy, drapie w gardło, ale tak, że udusić się idzie. No spoko, no już tutaj wiemy, jakieś zleconko sobie wpadło. Mhm. Ty tutaj, gościu, nie wiem, co ty tutaj robisz. Tu jest ten potwór z bagien. A nie, to jest guślarz tam. Zadanie główne, panie lasu. Lecimy, słuchajcie. Lecimy, nie śpimy. Póki możemy. Ja sobie tutaj zapiszę gierkę. No, słodka ścieżka, ale z krwią, poplana. I robaki w środku. Fujka. Paskudna magia. Mhm. Ładnio. Ładnie się zaczyna. Ścieżką sobie pykniemy. Drzewka sobie szturchają. My dobrze wiemy, gdzie to wszystko prowadzi. Niebezpieczne rejony. Oho, będziemy przy czarownicach. Dzień dobry.
pies do kuchni i porwał mięsa ćwierć. Jak kucharz to łobaczył, zarąbał go na śmierć. Spuścił z niego krew, skórę zdarł z gub ptaska. Śmieje się i mówi, smaczna ta kiełbaska. Kucharz to morderca i ohydny głupiec. Teraz my go podpalimy po to, żeby upiec. Raz, dwa, trzy, po krzesiwo biegniesz ty! Bardzo ciekawa wyliczanka. Ktoś ty, idź stąd! O, będzie walka. Co robicie same na bagnach? Nie same, ino z babcią. Pytam, skąd się tu wzięłyście? My są sieroty. Wszyscy? Wojna jest to i są sieroty. Co się tak dziwujecie? Szukam wiedźm z krzywuchowych moczarów. Ty sam żyć jest jak wiedźma. Wiedźmy z moczarów? No to dzieciaki na... Nie wolno chodzić po moczarach, babcia zabrania. Jak zniknął mój brat Ziemek, to babcia powiedziała, że to dlatego, że poszedł do lasu i zabłądził. Babcia potem strasznie płakała. Może jeszcze wróci. Na bagnach zgubiła się młoda kobieta. Miała szare włosy i bliznę na twarzy. Widzieliście kogoś takiego? Tu nie ma żadnych dziewuch. A ja to co jestem? Co z ciebie za dziewucha? Dziewuchy mają cycki. Właśnie. Kiedyś jak przez wieś wojsko szło, to wioskowy dziad krzyczał. Chowaj ta dziewki po lasach. Niech żołdaków cyckami nie rażą, bo biada im. Tak mówi. Jest tu jeszcze ktoś prócz was? Znaczy się kto? Ktoś, kto mógł widzieć tę dziewczynę. Jak sześciookie drzewo? Drzewo w tym roku śpi. Może Janek? A co to za rozmowy? Co za pogaduszki, ja się pytam? No, babcia przyszła. Tu nie wolno być nikomu. Tylko dzieci. Moje dzieci tu mogą być. A tyś co za jeden? Z bronią jak bandyta? Kto to jest Janek? Janek pognął dzbanek, potem pierdział cały ranek. Jak ty się wyrażasz? Zmyślają i zmyślają, nic tylko zmyślają. Jesteś wiedźmą z bagien? Ponoć na krzywuchowych moczarach. Ja wiedźmą? Nie, nie mam miotły ani sowy i ani jednej brudawki na nosie. Mam piękny nos. Przyjrzyj się, widzisz? Babunia ma ładny nachalek. Moje ty kochanie. Dzieci są takie słodkie. Babunia taka strasznie młoda. Te dzieci są pod twoją opieką? To są moje wnuczki. Babcia jest dla nas bardzo dobra. Na wieczorze będzie zupa ze skwarkami. Czasem dzieci giną w lesie. Tęsknię za nimi. Nie widziałeś ich w lesie? Nikt nie widział. Sama sobie odpowiada. Z dzieciakami o dziewczynie, której szukam. Ja byłam bardzo ładną dziewczyną. Nosiłam taki długi warkocz, co mi go mamusia pletli i sukienki miałam w kwiaty. Może ją widziałaś, młoda, ma szare włosy. To twoja narzeczona. Raczej córka. Córka? Moja śliczna, dobra córeczka i ta jej siostra. Gdzie one teraz są? A może krzywda jakaś im się dzieje? Dosyć tego. Zadałem proste pytanie. Widzieliście tę dziewczynę, czy nie? Nie bójcie się. Nie ma się co bać, babciu. Jemu zależy, to się złości. Może Janek coś wie. Zaprowadzę go do Janka, zanim go szlak trafi. Janek jest zmyślony, a ty nie powinieneś używać brzydkich słów. Barsz do chaty. Za karę będziesz stał w kącie. Już ja cię przypilnuję. A ty przestań straszyć dzieci. Idź sobie stąd. Idź! Kurzająca baba. Dobrze, na razie to będzie koniec tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie Janka pod tym filmikiem. No i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.